piątek 20 listopada w Urzędzie Gminy Moszczenica miała miejsce 12. sesja Rady Gminy. Tradycyjnie obrady rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szczerba, który powitał radnych i przybyłych gości. Wśród nich obecni byli wicewojewoda małopolski Wojciech Szczepanik, wicestarosta gorlicki Jerzy Nalepka, sołtysi, prezesi ochotniczych straży pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Moszczenica oraz Młodzieżowa Rada Gminy. Początek sesji był niecodzienny, gdyż wicewojewoda Wojciech Szczepanik odznaczył wójta gminy Moszczenica Jerzego Wałęgę Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej. Panie wojewodo, Wysoka Rado, szanowni goście. Dzisiaj dla mnie to bardzo uroczysty i wzniosły dzień. Chciałbym przede wszystkim złożyć słowa podziękowania na ręce pana wojewody Wojciecha Szczepanika, który wręczył to wysokie odznaczenie państwowe i który w krótkim okresie czasu jest w naszej gminie już po raz drugi i potrafi naszą staranną działalność samorządową docenić. Panie wojewodo, dziękujemy. Chciałbym także powiedzieć wszystkim, że ten Krzyż Zasługi dedykuję kilku grupom ze słowami podziękowania. Dziękuję moim wyborcom, którzy powierzyli mi po raz kolejny mandat i dzięki którym jestem tutaj z wami. W ostatnich wyborach było to 1310 wyborców z Moszczenicy i ze Staszkówki. Dziękuję radnym obecnej Rady Gminy oraz poprzedniej Rady Gminy. Chcę bowiem podkreślić, że wniosek ten został sformułowany jeszcze w listopadzie 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Moszczenica, bez których moje starania byłyby niczym, a te słowa podziękowania kieruję na ręce dwóch obecnych tutaj funkcjonariuszy. Pani sekretarz Teresy Brągiel i pani skarbnik Jolanty Bielewicz. Dziękuję wszystkim kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych naszej gminy, pamiętając o tym, że samorząd to jest gra zespołowa. Dziękuję także wszystkim sympatykom, grupom formalnym i nieformalnym, które działają na terenie naszej gminy i które wspomagają samorząd w trudnej, codziennej działalności. A te podziękowania kieruję na ręce obecnego tutaj prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy, drucha Przemysława Wszołka, który także ten wniosek wspierał. Dziękuję. Kolejnym punktem piątkowych obrad było wręczenie zaświadczeń członkom nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Włodarz gminy nie ukrywa swego zadowolenia z Młodzieżowej Rady. Wyrażam pełne zadowolenie, że dalej funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy. Kadencja tych młodych radnych to jest tylko 2 lata. Jedni już przeszli do historii, przyszli nowi i pewnie będą mieć nowe tematy. Tematem, który nawet w dniu dzisiejszym został już poruszony na tej sali, to było pytanie, co będzie dalej z Młodzieżową Radą Gminy, jeżeli likwidowane będą gimnazja. Oczywiście każdy z nas ma prawo do własnej interpretacji. Ja życzę tym młodym radnym, żeby wykazali się taką aktywnością i pomysłowością, jak ich poprzednicy, a stoję na stanowisku, że młodzież do samorządu należy dobrze przygotowywać. Podczas sesji poruszono nietypowy i delikatny problem, mianowicie chodzi o dowóz niepełnosprawnego dziecka do ośrodka specjalnego w Kobylance. Gmina chce pomóc, jednak tutaj pojawia się temat przewoźnika. To trudny i niewdzięczny temat, dla mnie osobiście też o tyle problematyczny, że no, powiem, że próbuje się wywierać wprost wpływ na mnie, aby odstąpić od wszelkich czynności zmierzających do rozwiązania tego tematu i obniżenia niebotycznych kosztów, które generuje dowożenie jednego ucznia. Jak to się zakończy, poczekajmy, może spokojnie uda się także i ten problem rozwiązać. Dobrą wiadomością z piątkowych obrad jest fakt, iż radni gminy jednogłośnie przegłosowali uchwałę o przejęciu na rzecz gminy działki i znajdującego się na niej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce. Dzięki temu gruntowny remont przejdzie tamtejszy ośrodek zdrowia, co zamknie temat jego upadku. Oczywiście samorządowcy zapewniają, że remont przejdą też pomieszczenia dla strażaków.